Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. A co ci zwędził? Raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. No dobrze, jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur, ale wielki, o, tu by mi sięgał i na dwóch nogach łaził. To jak, wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? O ile coś dorzucisz do nagrody? Popyt na wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertach. Trochę za dużo. Dobry z was negocjator, mistrzu. Niech będzie. Przybijmy targu. Spokojnie, pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i tyle widziałem jego i mój towar. Te gnilizna moralności. Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Czekaj! Widać, chochlik zgubił część łupu. Kolejny ślad. Zeskoczył do fosy. Ślad się urywa. Tu jeszcze odciski łap, a tu już trzewików. Czyżby kot w butach? Drzwi otwarte na oścież. Ciekawe. List? No proszę. Wyedukowany ten nasz chochlik. Doppler. To wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuję mocnego tropu, żeby go dorwać. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. Więcej nie mam. Był jeszcze chleb, ale mi wypadł. A nie chciałem wracać. I dobrze zrobiłeś. Gdyby coś ci się stało, przymarlibyśmy tak głodem. Ja będę siać jarę. Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nieludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Kiepski z ciebie aktor. Sugeruję inną karierę zawodową. Może drobne kradzieże? Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś Dopplerem i kleptomanem. No tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Ej, stój! Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty?
zaraza. Zestarzałem się. Zatańczmy. Przestań, poddaj się. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Dopplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią, że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale wpierw weź to w ramach podzięki. Uszanowania, mistrzu. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak było. Bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zatku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. Podgnijcie na kolana!